Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa. Przede wszystkim muszę chylić czoła za to, jak trzymaliście tą informację. Kto będzie nowym szkoleniowcem Rakowa Częstochowa? Naprawdę pięknie to zostało dzisiaj podane. Ale z drugiej strony mam takie wątpliwości, czy to jest na pewno dobry moment dla Dawida, czy nie jest za młodym trenerem, czy to jest szatnia, którą mu dźwignie? Myślę, że oczywiście to ryzyko występuje. Dawid ma 32 lata, ale jeśli spojrzymy na kariery kilku trenerów, czy w Bundeslidze, czy też w kilku innych ligach, to takie przypadki się zdarzają i są trenerzy, którzy odnoszą tam sukcesy. Oczywiście wszystko zależy od szatni. Ja uważam, że akurat nasza szatnia nie ma aż tak wysokiego ego, z którym Dawid by sobie nie poradził. Także wierzę w to, że ten wiek oczywiście stanowi jakąś barierę, ale wyobraźmy sobie, że jeśli Dawid sprawdzi się w tej roli, poradzi sobie z tą szatnią, jaka piękna kariera stoi przed nim otworem. Kluczem była ciągłość pracy, to co wypracowaliście z Markiem Poprzednym przez 7 lat, bo to jest jednak specyficzny model prowadzenia drużyny, to jest raz. Też ten projekt pod nazwą Raków Częstochowa, to w jaki sposób Raków gra, bo to wszyscy wiedzą, nawet się uczą od Rakowa, w jaki sposób ustawić swój zespół. To rozumiem, że to jest klucz do tego, żeby właśnie Dawid przejął tą drużynę. Tak, oczywiście to jest bardzo istotne, dlatego tak mocno mi zależało, aby on do nas dołączył jako asystent i mieliśmy 3 podejścia do pozyskania Dawida, dopiero to trzecie zakończyło się powodzeniem. Na pewno przez te 2 lata sporo się tutaj nauczył, nie tylko od Marka Paprzona, ale również od innych osób ze sztabu szkoleniowego. Oczywiście Marek jest tutaj absolutną gwiazdą, absolutnym mentorem i kimś, kto wyznacza standardy. Natomiast no, pamiętajmy, że Dawid też miał swoje spojrzenie na futbol, zanim dołączył do sztabu szkoleniowego Rakowa. Przyznam szczerze, że nie jestem zaskoczony, bo kiedy byłem tutaj rok temu, Marek Paprzon pokazał mi, siedząc na ławce podczas treningu, mówi, to jest mój następca. Nie do końca chciałem w to wierzyć, ale tak bliżej poznając przez tydzień właśnie Dawida, stwierdziłem, że to jest rzeczywiście chłopak o ciekawym potencjale. Pytanie tylko, czy dużo jest w stanie zmienić albo dodać czegoś nowego, co będzie nawet dla Pana zaskoczeniem? Myślę, że być może będzie to futbol odrobinę bardziej ryzykowny, to oznacza, że może być bardziej widowiskowy, ale jest to obarczone też większym marginesem błędu i tutaj to powoduje, że te wyniki mogą być różne, czyli możemy mieć więcej meczów widowiskowych, a jednocześnie to może spowodować, że będziemy mieć więcej punktów straconych. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, bo wstępnie na ten temat z Dawidem rozmawialiśmy. To nie będzie żadna rewolucja, bo to jest bardzo dobrze funkcjonujący mechanizm. Raczej ewolucja i no to ten system, który wypracował Marek, bo to jest po części jego autorski system, autorskie pomysły, jest świetnie funkcjonującą maszyną i teraz trzeba się zastanowić, na ile ją tutaj modyfikować, no bo to zawsze grozi ryzykiem popsucia całego mechanizmu. Korzystając już z okazji, finał Pucharu Polski, bo ja o mistrzostwo już nie pytam, to jest poza zasięgiem żadnego klubu w Polsce, natomiast gracie z Legią, która w tym ostatnim meczu ligowym gdzieś dała Wam sygnał, że łatwo przynajmniej w tym meczu w finale Pucharu Polski nie będzie. To jest jeden mecz, specyficzny stadion. No i mam wrażenie, że macie się za co zrewanżować, bo ja takiego Rakowa nie widziałem przez kilka lat, jak zobaczyłem na Łazienkowskiej. I z drugiej strony takiej Legii nie widziałem, tak drapieżnej, która doskoczyła do Was do gardła i pokazała, że jeszcze chwila, jeszcze nie oddajmy placu. Tak, oczywiście pozwoliliśmy się zaskoczyć, natomiast mieliśmy też dobre momenty. Poza oczywiście tą pierwszą połową, gdzie 30 minut było grubo poniżej naszych oczekiwań i tego, co powinniśmy tutaj grać. Wierzymy w to, że taki mecz po raz drugi się w jednym sezonie nie zdarzy. Co to jest dla Pana pojechać na Stadion Narodowy? To jest piękne przeżycie, to jest absolutnie topowe doznanie z racji tego, że to jest jeden mecz, wszystko tutaj może się wydarzyć. Nieważne, czy rywalizuje się z Legią Warszawa, czy też z Arką Gdynia, która 3 sezony temu była klubem z drugiego poziomu rozgrywkowego. To są ogromne emocje i niesamowita radość po zdobyciu takiego pucharu. Pamiętajmy, że to będzie dość wyjątkowy finał, bo pierwszy od tych 4, przepraszam, od 5 lat, który odbędzie się przy pełnym stadionie.